Dzień dobry, tu Marcin Kłódz, ja w kuchni. Szykuję dla Was razem z Mateuszem Kuwałem z Oyster Hooligans coś zajebistego na najbliższy piątek na nocnym markecie. Stay tuned. Nocny market jest nasz. Tak jak mówiłem wczoraj, live w TVN-ie w Mielnie wypadł z różnych powodów, więc nie muszę jechać przez całą Polskę, tracić całego dnia na to, żeby się pokazać 3 minuty w telewizji, tylko jestem na miejscu, a jak jestem na miejscu, to mogę gotować. I właśnie w piątek na nocnym markecie od 18 do północy albo do pierwszej będziecie mogli spróbować połączenia Oyster Hooligans i jaja w kuchni. W najprostszej formie będzie to oczywiście tatar wołowy, siekany na miejscu z dosiekaną ostrygą. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego i coś innego, coś czego nigdy nie jedliście, albo że jedliście i ten podekscytowany niesamowicie. Tylko piątek, widzimy się, najemy się. Co dalej? Przyszły nowe czapki. Zhaftujsie.pl zrealizowało zamówienie. No i drodzy Państwo, są czapki jaja w kuchni w cenie 99,99 i jeżeli chcecie, piszcie do mnie. Nie mam żadnego e-commerce'u założonego, bo tych czapek jest w tym momencie wolnych 5 sztuk, więc naprawdę musicie się spieszyć. Jeżeli chcecie mieć czapkę jaja w kuchni, dajcie znać, wyślę ją jeszcze w tym tygodniu. Pamiętajcie, że jest lato, wychodźcie ze znajomymi na jedno piwko, bądźcie mili dla swoich sąsiadów, noście ze sobą kompas i przyjdźcie w piątek na nocny market, bo coś czuję, że pozamiatamy. A jak nie pozamiatamy, to zobaczycie, jak reaguje na stres. No. Jedno piwko. Jedno piwko, tylko jedno. Jedno? Jedno. To ostatni, tak.